Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynam pierwszą taką małą wystawę wąskiego toru tutaj w Warnie. Może nie ma tego dużo, ale są ciekawe modele. Możecie zobaczyć pokrótce, co też tutaj się prezentuje. Trochę Busha, Bemo. Diorama wąskotorowa bułgarska, tutaj lokomotywa manewrowa serii 81, przepraszam za brak ostrości, wagon motorowy jeszcze bez naniesionych oznaczeń, on jest 81, przepraszam, 82, seria 82. No i tutaj trochę wąskiego toru z Bułgarii, ale też trochę kolei polowej ze stacją Cypina, ze stacją Doleny, składy wąskotorowe z Rodopów. O, zaraz będę puszczał jakieś inne składy jeszcze. Zaraz zejdą się pewnie ludzie. Także taka mała wystawa dzisiaj. Później włączę jeszcze inne składy i pokażę Wam inne kadry. Polowa kolej wąskotorowa Busha z nowymi wagonami, z drewnem oraz z wagonami, które z cegłami. Proszę bardzo, powoli zbliża się skład, bardzo ciekawy skład, bo lokomotywa jest oświetlona diodą z przodu, więc robi to fajne wrażenie. I niestety zatrzymał nam się skład tutaj wąskotorowy w tunelu, ale zaraz go popchniemy. Mamy tutaj Litkę Polską, którą już kiedyś widzieliście. No zaraz wrócimy do przejazdów jeszcze wystawowych. No i wagon motorowy 82 serii. Przejeżdża nam tutaj ładnie przez stację Ostrec. Stacja Ostrec. I tutaj z przodu diorama wąskotorowa. A tutaj parowóz serii 399. Austriacki, produkcja roku, z wagonami BMO. Bajka, kolej polowa, angielska, to jest tak zwane 00E, bawimy się, zaraz przejdę do kolejnych kadrów mojej zabawy kolejkami. Tutaj ciekawostka taka jeszcze, różne pojazdy, już kiedyś o nich wspominałem, ale tutaj mamy taki zielony parowóz z wagonem. On jest taki sam dokładnie parowóz, brigadelok, z takim wagonem stoi na stacji w Sofii.